Uniwersytet Marii Kiris Kłodowskiej w Lublinie zaprasza na podcast. Bądź bezpieczny w sieci z UMCS. Na podcast o oszustwach internetowych zaprasza profesor Marek Kulik katedra prawa karnego i kryminologii Instytut Nauk Prawnych UMCS. We współczesnym świecie oszustwa internetowe są na porządku dziennym. Wynika to po pierwsze. Z ogromnego postępu telekomunikacji. Po drugie, w ostatnich latach bardzo mocno wpłynął na to też COVID. COVID-19 przenieśliśmy się do internetu, zaczęliśmy dużo więcej rzeczy w internecie robić. W kodeksie karnym polskim istnieje specjalne przestępstwo oszustwa komputerowego, które polega na tym, że sprawca wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie danych żeby wyrządzić komuś innemu szkodę. Ale tak naprawdę najczęściej w internecie popełniane są zwykłe oszustwa polegające na tym, że ktoś doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem, mieniem, jej lub cudzym, w ten sposób, że wprowadza tę osobę w błąd lub wyzyskuje błąd, w którym ta osoba pozostaje. Zasadniczo kiedy rozpoczynały się oszustwa internetowe na większą skalę, to było z 20 lat temu, były one robione w ten sposób, że nie celowano w bezpośredniego pokrzywdzonego, czyli nie próbowano wybierać sobie takiego pokrzywdzonego, który będzie w jakiś sposób atrakcyjny. Na przykład wysyłano maile do iluś tam osób, która się nabrała, tzw. Tak mechanizm oszustwa nigeryjskiego, o którym za chwilkę opowiem. Natomiast współcześnie robi się to już znacznie mądrzej, czy w sposób znacznie bardziej przygotowany. Przede wszystkim zbiera się informacje o pokrzywdzonych. I to jest dla nas bardzo ważna informacja, dlatego że my zostawiamy po sobie w sieci niezmiernie dużo śladów. Niezmiernie dużo śladów. Jeżeli używamy mediów społecznościowych, na przykład, i zrobimy sobie zdjęcie pod własnym domem z numerem tego domu, a za dwa dni wrzucimy zdjęcie z wakacji, no to stajemy się wiktymni wbrew pozorom. To może czytać bardzo wiele różnych osób. To jest bardzo prosty przykład. To jest bardzo prosty przykład, natomiast możemy również takich śladów dużo zostawić w sieci. I sprawcy bardzo często są w stanie bardzo wiele rzeczy ustalić na podstawie tego, co myśmy po sobie w sieci zostawili, i wtedy stajemy się atrakcyjnym celem właśnie dla oszustów. Robi się to na różne sposoby. W przykład, yy, powiedziałem o oszustwie nigeryjskim. To jest bardzo stary mechanizm. Mówi się oszustwo nigeryjskie, dlatego że w Nigerii po raz pierwszy odnotowano oszustwa nigeryjskie na wielką skalę. Mówi się też oszustwo 419, bo to jest numer przepisów w kodeksie karnym Nigerii. Polega to na tym, że wysyła się kiedyś do losowych ludzi, teraz do osób wybranych, ale czasem na, nadal do losowych ludzi, informacje o tym, że zdarzyło się coś atrakcyjnego, że mamy spadek. Albo, że można odzyskać jakieś środki, na przykład pochodzące ze zdarzenia ubezpieczeniowego, że coś się wydarzyło takiego, na czym możemy zarobić, tylko konieczne jest opłacenie prawnika, zapłacenie opłat sądowych, ewentualnie wręczenie komuś tam łapówki. No i w ten sposób można. Bardzo zgrabnie uzyskać, uzyskać od kilkudziesięciu, kilkuset, kilku tysięcy osób różnego rodzaju drobne wpłaty. Drugą możliwością, bardzo prostą do wykonania i niemal nie do wykrycia, jest oszustwo inwestycyjne. Wskazuje się różnym osobom, że istnieje możliwość zarobienia na jakiejś atrakcyjnej inwestycji. I teraz. To robi zwykle ktoś, kto ma jakieś akcje. Na przykład w Ameryce pewien człowiek zarobił 3 miliony dolarów na akcjach chińskiej giełdy, w ten sposób, że prezentował te, te, te akcje, podawał cały szereg fajkowych informacji, które wpływały na wzrost ceny tych akcji. To niekoniecznie były oferty sprzedaży. Oferta sprzedaży pojawiła się później. Podawał różnego rodzaju informacje dotyczące chińskiej gospodarki ruchów na chińskiej giełdzie, to było na dużą skalę robione, akcje drożały i on pewnie momencie je sprzedał. Zarabiając na tym 3 miliony dolarów, one oczywiście błyskawicznie później potaniały i inwestorzy ogromnie na tym, ogromnie na tym stracili. Trzecia możliwość, bardzo taka już y, powiedziałbym wyrafinowana to jest założenie fałszywego sklepu internetowego. Bardzo łatwo jest się na fałszywy sklep internetowy y, nabrać. Tutaj trzeba naprawdę się przygotować. Tworzy się fałszywy sklep internetowy, sprawca musi zarejestrować domenę, ustawić oprogramowanie w sklepie. To wygląda zawsze bardzo fajnie, to jest bardzo ładna szata graficzna. Przygotowuje bazę bardzo atrakcyjnych produktów, które dość łatwo rozpoznamy w ten sposób, że po pierwsze one są dość tanie, jak na wartość. Na przykład, nie wiem, można kupić, powiedzmy, buty biegowe, startowe, wyczynowe, na asfalt, znakomite, z płytką karbonową za 300 zł. Nie za 1200, ile powinny kosztować. Definiuje metodę płatności, rozkręca ogromną promocję. Wszystko wygląda jak w normalnym sklepie, tylko sklepu nie ma. Tylko sklepu nie ma. Najprostsza metoda. Jest to działanie tak, na zupełną wyrwę i działa dość krótko, więc to nie jest na dłuższą metę stosowane, a czasami jakieś chińskie domeny sprzedają kurtki tanie w ten sposób. To jest tak, że nabywca coś kupuje, wyświetla mu się numer rachunku, przelewa pieniądze, i ten rachunek należy do sprawcy, nigdy nic nie przychodzi. To jest taka najprostsza metoda, nie jest ona specjalnie wyrafinowana. Na dłuższą metę to się nie opłaca zrobić inaczej niż rozkręcając to na ogromną skalę i szybko się zwijając, bo to prędko przestaje działać. Druga metoda jest już troszkę bardziej skomplikowana. Mianowicie, płatność internetowa jest wykonana normalnie do prawdziwego sklepu. Tylko znaczy, tylko jak to jest robione? Otóż w tym samym czasie, kiedy pokrzywdzony kupuje coś w sklepie internetowym, nieistniejącym, Właściciel tego nieistniejącego sklepu kupuje coś na, za dokładnie taką samą kwotę w prawdziwym sklepie i przekierowuje link, który dostał do płatności, do tego człowieka, którego oszukuje. Więc człowiek wykonuje przelew do prawdziwego sklepu, tylko nie za swoje zakupy. Wtedy to może dość dłużej, dłużej potrwać. To jest akcja, którą da się dłużej utrzymać. No, taki jest problem, że tutaj oszust nie zyskuje środków, tylko towar. Ale to się też da jakoś zmonetyzować. Więc jest to stosunkowo trudniejsze do wykrycia, bo trzeba dojść do tego, kto yy, ostatecznie naprawdę dostał płatność. Z punktu widzenia sklepu nic się nie wydarzyło, bo dostali zapłatę, wydali towar. A z punktu widzenia nabywcy, no on nic nie dostał, zapłacił i dopiero po jakimś czasie zaczyna się interesować, co się właściwie wydarzyło. Drugi, drugi kłopot z tym jest taki, że o ile w całkowicie fałszywym sklepie internetowym my go ma, mamy przeciwko niemu taką broń, że jesteśmy w stanie stosunkowo łatwo go rozpoznać. Bo to jest po pierwsze domena, której, której nie znamy, nam się pojawi wtedy taki sklep, któregośmy miesiąc temu nie widzieli i za miesiąc nie zobaczymy i po drugie rzeczy są tanie. Tutaj to, to będzie rzeczywiście klient, zobaczy taką domenę, której wcześniej nie widział, ale ceny będą normalne. Więc on tutaj nie będzie ostrzeżony. Bo to, to, o czym mówiłem, że te buty są trzy razy tańsze czy cztery razy tańsze, to nie wystąpi. One będą normalnie kosztowały. Więc tu ochroni nas przed tym chyba tylko informacja na temat tego, że no nie znamy tej strony, że coś nowego się. Coś nowego się pojawiło. I jest jeszcze trzecia możliwość. To już jest związane z kradzieżą tożsamości. Najbardziej skomplikowana akcja, jaką można wykonać przy fałszywym sklepie internetowym, mianowicie tworzy się fałszywą bramkę płatności. Czyli generuje się stronę banku. To się da tak zrobić, że wygląda jak prawdziwa strona naszego banku. Sprawca tworzy witrynę, która przypomina normalny system płatności, człowiek, Normalnie wykonuje przelew, normalnie płaci, i teraz nie, nie chodzi o to, żeby on za cokolwiek zapłacił. W tym momencie przechwytuje jego dane. Przechwytuje jego dane, uzyskuje yy, dane do logowania, czyli login, hasło. I nawet jak trzeba, za chwilkę o tym opowiem, bo to można zrobić też na normalnych serwisach aukcyjnych. To też nas nie ochroni. I tam nawet można to zrobić w znacznie bardziej niebezpieczny sposób. Wtedy może po prostu za pół godziny przelać wszystkie środki pokrzywdzonego na swój własny rachunek. Te fejkowe sklepy internetowe mają jeden słaby punkt, ich nie ma. W sensie. Faktycznie nie istnieją, one są fałszywe, więc można je jakoś tam wykryć. I dobrą metodą jest wtedy yy, sprawdzenie, kiedy to, kiedy to się pojawiło. Możemy się przed tym chronić, jeżeli nie znamy jakiegoś sprzedawcy, jakiegoś sklepu internetowego, jeżeli on nie funkcjonował na rynku. Jeśli go pierwszy raz widzimy, lepiej się go na wszelki wypadek wystrzegać. Natomiast, no niestety, jest narzędzie obrony, jest możliwość chronienia się, to da się to obejść. I rzeczywiście takie bardzo skomplikowane metody dokonywania oszustw, to są oszustwa, oszukańcze aukcje na legalnych portalach. Na Allegro, na EBayu można prowadzić nielegalne aukcje. To. Najprostsza metoda tego jest taka, że sprawca coś wystawia, człowiek to licytuje, nie przysyła nic po wylicytowaniu, albo przysyła coś mniej więcej podobnego, podobnej wagi, wielkości, podobnego charakteru, ale bezwartościowego. To jest najprostsza metoda. Tutaj człowiek sam się podkłada, bo sam rejestruje, sam rejestruje swoją, swoją bramkę. Natomiast na legalnym portalu właśnie można się zgrabnie zamaskować. Można na przykład stworzyć aukcję, przejmując nielegalnie konto normalnego użytkownika. Włamać się na konto normalnego użytkownika Allegro, który różne rzeczy wystawia. To do tej pory przychodziło, wszystko ładnie działało, i w pewnym momencie to przejmuje oszust. Działa to na, przez jakiś czas, dopóki właściwa osoba z, posiadająca konto nie zainteresuje się tym. Można się łatwo domyślić, że zdarzają się sytuacje, kiedy przejmowane są konta takie mało aktywne. Ktoś tam założył konto na Allegro, parę rzeczy sprzedał, potem zostawił to, ale konto ma. Więc takie konto, one są obserwowane oczywiście, czy były ruchy na koncie, czy kupował, czy sprzedawał. Jeżeli dłuższy czas nic nie robił, no to to jest dobry moment, żeby go sobie. Przejąć, bo on się tym za jakiś czas dopiero zainteresuje i na jego konto robione są, robione są różnego rodzaju tego właśnie typu akcje, czyli coś jest wystawiane, to zwykle jest atrakcyjne cenowo, znowu, żeby poszło, i wtedy, wtedy płatność jest wykonywana, towar nie przychodzi, dopiero za jakiś czas rozpoczyna się wokół tego szum. Druga możliwość, można założyć nowe konto na, cudzą, na cudze dane. Czyli ktoś zakłada konto na serwisie sprzedażowym i podaje dane istniejącej osoby albo istniejącej firmy. Znowu już wiemy, jak ważne jest, żeby nie chwalić się na lewo i prawo swoimi danymi z sieci. Dwa słowa jeszcze o tym powiem, jak to w ogóle można robić i co ludzie niebezpiecznego robią, że te dane gdzieś tam wypływają. Wreszcie można y, też zrobić tako, taki, y, 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 taki numer, że się y, osoba podszywa pod sprzedawcę. Czyli wygrywamy akcję na Allegro, załóżmy, otrzymujemy zawsze maila z informacją o sposobie płatności. Czasami jest tak, że jeżeli, jeżeli obs obserwują taką sytuację, że sprzedający nie od razu się kontaktuje, no, jutro, pojutrze, bywa tak czasami, Wtedy sprzedawca podszywa się pod taką osobę, podaje swoje konto i płatność spływa do niego właśnie. Zdarzają się dość często takie, takie przypadki. Bardzo trudno przed nimi się jest ukryć w takim wypadku. Wreszcie można się też podszyć pod kupującego. I jeżeli kupujący... Nie zdąży się wcześniej skontaktować ze sprzedającym, to można się podszyć pod niego, wysłać informację, że się wygrało aukcję i poprosić o przysłanie sobie towaru. Nie mówię już nawet o takich sytuacjach, które są praktycznie niemal, do, niemal nie do wykrycia. Na kombinacjach, które są robione przy całkowicie legalnych kontach. Na przykład ktoś coś wystawia, to jest bardzo atrakcyjne, fajne. Yy, ale nie jest bardzo drogie. I w pewnym momencie pojawia się ktoś yy, i to ktoś uczciwie wystawia. I ktoś kupujący nagle włącza się do licytacji z gigantycznym przebiciem. Daje 10 razy więcej. Wszyscy przestają licytować. Ten ktoś się wycofuje i z innego konta yy, kupuje tę rzecz, przebijając tylko o drobinkę. Dzięki temu znacznie taniej może coś. Kupić. Zdarzają się takie sytuacje. No. Taką już całkiem prostą metodą jest to, że umawiają się oszuści, jeden coś wystawia, a dwóch innych jego, jego wspólników to licytuje w ten sposób, żeby wywindować mądrze aukcję do góry. Oni wtedy też mogą się później wycofać, jeśli rzecz osiągnie odpowiednią wartość, która jest dla nich atrakcyjna. A może być także, że jeśli któryś niechcący aukcję wygra, to i tak nic nie tracą w tym momencie, bo transakcja przecież w istocie nie jest, nie jest zawierana. Natomiast, i to o, o, tym, o tym chciałbym też powiedzieć, jest bardzo duża możliwość, bardzo duże ryzyko straty właściwie wszystkich środków, jeżeli yy, nabierzemy się na akcję, którą się wykonuje w różnych serwisach sprzedażowych, legalnych serwisach sprzedażowych typu OLX, OtoDom, Allegro, sprzedajemy coś. się czasem zdarza, że sprzedajemy, nie wiem, raz w życiu coś. Rejestrujemy się na Oelicie, żeby sprzedać mieszkanie. Samochód. To zrobimy drugi raz za 20 lat albo nigdy w życiu. I wygląda to w ten sposób, że pewnie wszyscy wiemy, że to trzeba się zarejestrować, zapłacić jakąś niewielką opłatę. Wszystko funkcjonuje przeważnie normalnie, ale może się zdarzyć, że za kilka dni dostaniemy SMS, że mamy zaległość w płatności, że konto jest zablokowane, że za odblokowanie trzeba zapłacić niewielką, yy, jednorazową opłatę. I od razu w tym SMSie przychodzi do nas, trzeba na to uważać. Link do jakiegoś systemu płatności. Człowiek to klika, oczywiście, i zostaje przekierowany do panelu płatności typu dotpay jakiegoś. Trafia na jakąś, na jakąś stronę, która wygląda jak strona, z jakich pewnie każdy z nas korzysta, żeby coś tam czasem przez sieć zapłacić. I to wygląda jak prawdziwe. Ale to nie jest prawdziwe. To nie jest prawdziwe, to jest w całości wygenerowane przez sprawcę, którzy y, sprawcy potrafią to tak zrobić, że to wygląda idealnie tak samo. Człowiek normalnie się loguje, czyli wpisuje swój login i wpisuje swoje hasło, które w tym momencie przechwytują sprawcy, i oni od razu się logują teraz naprawdę na jego banku. Wpisują jego, y, wpisują jego login, wpisują jego hasło. Są w środku. No na razie jeszcze nie mogą zrobić żadnego przelewu. Co tu trzeba dalej zrobić? Ano, człowiekowi, kiedy już się zaloguje, próbuje ustawić te kilka złotych, które ma zapłacić na eliksie za utrzymanie, wyświetla się panel, panel płatności. I rzeczywiście normalnie ustawi tam przelew zdefiniowany jakiś. Jak ustawi przelew zdefiniowany, no to dostanie. Konto dostanie SMS z kodem autoryzacyjnym. Zawała polega na tym, że w tym samym. Dlaczego on go dostaje? Przecież on nic nie robi. Mianowicie w tym samym czasie sprawcy ustawiają przelew zdefiniowany u niego. Sprawca ustawia przelew zdefiniowany na jego koncie, więc do człowieka przychodzi SMS z kodem jednorazowego dostępu. On myśli, że to, że to dlatego, że on coś ustawił. A to nie dlatego, że on coś ustawił, tylko sprawca w tym samym czasie to zrobił. Działając na innym komputerze, na innym serwerze. No więc on to wpisuje. I teraz uwaga, to jest bardzo ważna informacja. Nie pojawi mu się, że yy, komunikat, że przelew, yy, że przelew nie może być ustawiony, że kod jednorazowy jest zły. Nie. Pojawi mu się informacja, błąd systemu. On wpisze ten kod, który w tym momencie widzi również sprawca. Pojawi się komunikat, błąd systemu. Sprawca wpisuje w tym czasie kod w banku. Ustawia przelew. Do swojego konta. Człowiek myśli, no tak, błąd systemu pewnie coś się zawiesiło, wpisuje jeszcze raz. Wpisuje jeszcze raz, jest już dobrze. On wykonuje ten fejkowy, nieistniejący przelew tam na 15 zł, na 20 zł. W tym samym czasie z jego banku idzie operacja, gdzie wszystkie jego środki zostają przelane na zupełnie inny bank. Czyli innymi słowy trzeba bardzo uważać na, na, e, bardzo uważać na e, to, gdzie nas przekierowuje. I taka sytuacja, że pojawia się, że błąd systemu gdzieś tam, powinien być od razu dla nas sygnałem, że jest coś Źle, że jest niebezpieczny. Że trzeba. No tutaj to już jest za późno, bo tu już trzeba policję informować. W ogóle postępowania w tych sprawach są bardzo trudne. Teraz wyobraźmy sobie, że tak: Policja musi się kontaktować z człowiekiem, to jasne, policja musi ustalić, yy, czyli w, w portalu tym sprzedażowym ustalić dane właściciela konta. Tajemnica bankowa jeszcze w grę wchodzi, trzeba uchylić tajemnicę bankową, żeby zbadać, a czas płynie. Więc one są bardzo trudne do wykrycia. Jest to rzeczywiście niezwykle trudne do, do złapania. Nie mamy najnowszych danych, natomiast pan profesor Maciej Siwicki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który zna się bardzo dobrze na oszustwach internetowych, on napisał taką monografię w 2018 roku o oszustwach internetowych. Ona mówi, że tam jest bardzo w ogóle niewysoki, on to nadwyliczył, ale jest niewysoki procent wykrycia. Co to oznacza? To oznacza, że my musimy być bardzo ostrożni w sieci. Najgorsza możliwa rzecz. To, żeby było zbyt wiele informacji o nas. Sprawcy informacje o nas mogą przechwytywać bardzo łatwo. I to może służyć oszustwu internetowemu klasycznemu, takiemu, jak opowiedziałem, ale może też służyć temu, o czym mówiłem na końcu, czyli przejęciu naszego, yy, naszej tożsamości i robieniu na nasze konto różnych numerów. Oczywiście można przelać wszystkie nasze środki, ale można, nie wiem, kredyt wziąć na przykład który trafi do, do sprawcy. Sprawcy robią różne rzeczy. Po pierwsze, yy, kradną, kradną hardware. Telefon, komputer, yy, laptop, yy, flash. Wszystko to, gdzie można gdzieś tam nasze dane sczytać. Yy, Śmiecia grzebią. Czasami zdarza się, że ktoś coś wyrzuci. Może się też zdarzyć, i to jest, no, to najłatwiej zrobić jest, bo się człowiek nie rusza nawet z domu. Można też przejąć informacje, które sami się w sieci wrzucamy. Jak mówimy, czasami bardzo nieostrożnie wrzucamy różne informacje, różne rzeczy zupełnie w otwartej sieci. Nawet jeżeli używamy społecznościówek, ja nie mówię, że nie należy używać, sam używam społecznościówki. Ale, po pierwsze, nie za dużo informacji, prywatnych zwłaszcza. Po drugie, uwaga na dane wrażliwe. Po trzecie, to jest kwestia tego, komu to udostępniamy. To nie tak, że wszyscy dookoła wiedzą. Jest w ogóle temat na zupełnie inną bajkę, i o niej dzisiaj nie będziemy już mówili, ale możliwość przejęcia tożsamości i ujawniania danych wrażliwych w sieci, czy w ogóle ujawniania na zewnątrz danych wrażliwych. Ja na przykład, kiedy widzę samochód z naklejką z tyłu dorotka w samochodzie, to mnie się włącza zupełnie coś innego. dla mnie nie jest fajna naklejka, że człowiek się cieszy, że z córeczką jeździ. Człowieku, ty podajesz informację, że masz ze sobą małe dziecko, że ci na nim zależy, że ono może być w tym samochodzie, że w ogóle może, być możesz być atrakcyjnym celem dla kidnappera zwykłego. O tym, to w ogóle można by jeszcze od strony wiktymologicznej coś powiedzieć, na czym ja się kompletnie nie znam. Mówię tylko o tym, o czym mam jakąś wiedzę, a wiedza moja wskazuje na to, że jeśli zostaniemy celem oszusta internetowego, to prawdopodobnie on nas, on da nam radę. Natomiast możemy zminimalizować swoje ryzyko pozostania dla niego atrakcyjnym celem. On będzie raczej wybierał osoby, które, o których będzie mógł zdobyć łatwo informacje, mniej chętnie osoby, o których. Takich informacji zdobyć łatwo nie może, nie należy, więc tych informacji mu udostępniać. Bądźmy rozważni w sieci. Marek Kulik. Materiał popularno-naukowy został zrealizowany jako element projektu „Bądź bezpieczny w sieci” z UMCS w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki, popularyzacja nauki i promocja sportu, dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Bądź bezpieczny w sieci z UMCS.